Aleksander Kosowski nie żyje. Raper miał 25 lat. Big Side nie żyje. Miał 25 lat. Nie żyje młody raper Aleksander Kosowski, znany jako Big Side. Największą popularność zapewnił mu inny udział w produkcjach tymka, pod tytułem Język Ciała i Anioły i Demony. Aleksander Kosowski urodził się 15 grudnia 1997 roku. Jakobik Side w 2019 roku zadebiutował utworem pod tytułem Zabijaj mnie wolniej, posłuchaj. Od tego czasu wystąpił także w dwóch utworach tymka pod tytułem język ciała i anioły i demony, które okazały się wielkimi przebojami. Od pewnego czasu zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. Moje zniknięcie jest spowodowane chorobami, które niestety dotknęły mnie na raz. Przez długi czas nie byłem w stanie wstać sam z łóżka i na przykład wizyty w toalecie nie byłyby możliwe bez mojej dziewczyny, która tak naprawdę od X czasu poświęca się dla mnie w 100%. Aktualnie jest już coraz lepiej, ale no jeszcze trochę to chyba potrwa. Straciłem też dużo kilogramów, czuję się trochę słabszy niż wcześniej, dlatego o to też chciałbym zadbać, pisał w kwietniu na swoim Facebooku. 27 maja wypuścił utwór jedyne na Facebooku napisał wtedy tylko: Więcej info dam, jak wyjdę ze szpitala. Na razie bardzo będę wdzięczny za każdą pomoc z promo tego klipu. Z góry dziękuję wam i pozdro dla każdego. Informacje o śmierci Kosowskiego przekazano na grupie Strike to Takonon. Według portalu Glam informacje potwierdzili raperzy Radias i Lubin.